Jak przedstawia się weekendowa prognoza pogody? Pierwsza połowa września nas nie rozpieszczała. Charakteryzowała się dużymi wahaniami temperatury ze wskazaniem na te niskie, wysoką sumą opadów i silnymi wiatrami. I prognozy na najbliższy weekend również nie są zbyt optymistyczne. Zarówno w soboty, jak i niedzielę zachmurzenie będzie całkowite, z możliwością wystąpienia mgieł, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Będą występowały również opady deszczu, momentami mogą być dość intensywne. Temperatura wyrównana przez cały czas, zarówno w nocy, jak i dzień, w granicach 10-13 stopni, odczuwalna może być nawet nieco niższa. Nie będzie już tak bardzo wiało, ponieważ ciśnienie ustabilizuje się na poziomie 1010-1015 hektopaskali. Nie jest to ciśnienie komfortowe dla nas, jest nieco obniżone, będzie nieco obniżone, w związku z tym nasze samopoczucie również może być nieco obniżone, możemy się czuć senni. W powiązaniu z pogodą, opadami, zachmurzeniem, proponuję wybrać na weekend rozrywkę raczej pod dachem, a nie w plenerze.